Kobieta zadziobana przez koguta. To jest historia, która wydarzyła się naprawdę. Przynajmniej tak twierdzi mój sąsiad, który był świadkiem tej makabrycznej sceny. Nie wiem, czy mu wierzyć, ale opowiedział mi ją tak, że poczułem dreszcz na plecach. Wszystko zaczęło się od tego, że kobieta, która mieszkała obok niego, miała zwyczaj karmić kury i koguty na swoim podwórku. Była to starsza pani, która żyła sama i nie miała zbyt wielu kontaktów z ludźmi. Lubiła jednak zwierzęta i traktowała je jak swoją rodzinę. Codziennie rano i wieczorem wychodziła z miską pełną ziaren i rozrzucała je po trawniku. Kury i koguty podbiegały do niej i dziobały z apetytem. Jednak pewnego dnia coś się zmieniło. Kobieta nie pojawiła się o poranku na podwórku. Sąsiad zauważył to i poczuł niepokój. Postanowił zajrzeć do jej domu i sprawdzić, czy wszystko w porządku. Zapukał do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Spróbował je otworzyć, ale były zamknięte na klucz. Zobaczył przez okno, że w środku było ciemno i cicho. Zadzwonił na policję i poprosił o pomoc. Policjanci przyjechali po kilku minutach i sforsowali drzwi. W środku zastali straszną scenę. Kobieta leżała martwa na podłodze w kuchni, cała we krwi z podziobaną twarzą i wydziobanymi oczyma. Obok niej leży kogut, który trzymał w dziobie kawałek jej mięsa. Wyglądało na to... Że zaatakował ją i zadziobał na śmierć. Sąsiad był w szoku i nie mógł uwierzyć w to, co widział. Policjanci również byli zdumieni i zapytali go, czy wie, co się stało. Sąsiad powiedział im, że kobieta karmiła kury i koguty codziennie i nigdy nie miała z nimi problemów. Nie wiedział, co mogło spowodować taką agresję ze strony koguta. Policjanci zabrali zwłoki kobiety i koguta na sekcję zwłok. Tam okazało się, że kogut miał w sobie coś dziwnego. Był zarażony wirusem z rodzaju wirus, czyli wścieklizną. Wirus ten jest bardzo niebezpieczny dla ludzi i zwierząt, i choroba niemal nieuchronnie prowadzi do śmierci. Prawdopodobnie kogut zaraził się od jakiegoś dzikiego zwierzęcia, a potem rzucił się na kobietę i zadziobał na śmierć. To była tragiczna historia, która pokazuje, jak nieprzewidywalne może być życie. Kobieta, która lubiła zwierzęta i chciała im dobrze, została zabita przez jedno z nich. Kogut, który był jej przyjacielem, stał się jej zabójcą. Nie wiadomo, czy to był przypadek, czy los chciał ukarać ją za coś. Może to był jakiś znak lub ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy to prawda, czy tylko wymysł mojego sąsiada? Czy to możliwe, że taka rzecz mogła się wydarzyć? Czy to tylko legenda miejska, która ma nas przestraszyć? Nie mam odpowiedzi na te pytania. Wiem tylko, że od tamtej pory boję się kogutów.